Dzisiaj mam zakwasy. Zakwasy? Siedzący tryb życia powoli zabija człowieka. Oprócz tego człowiekowi się nie chce nic robić. Jak macie możliwość, to wyjdźcie na zewnątrz dzisiaj. W Krakowie, jak jest taka pogoda, jest gorąco, to są dwie rzeczy, które najbardziej wkurzają. To, że po pierwsze jest znacznie cieplej niż w innych miastach i tutaj prawie że nie wieje, a dwa, to komunikacja miejska i jej działanie, dokładnie brak działania. Niedziałający automat, nie przyjmujący też karty, też się czytnik zepsuł, a oprócz tego ludzie, których jest aż za dużo we wszelkich tramwajach czy autobusach. Jest wtedy gorąco i oczywiście pojawia się charakterystyczny zapaszek. Dochodzi 16, ja wróciłem właśnie z pracy i byłem jeszcze dodatkowo na poczcie. Mam tutaj parę przesyłek. Jak zapewne się domyślacie, z Chin. Po pierwsze kupiłem sobie skarpetki. Każdy palec ma swój mini rękawek, jak rękawiczki. Następnie dwie takie klawiaturki, z czego zapewne zrobię ich test i jedną z nich po prostu rozdam komuś. Te okulary nie mam pojęcia dlaczego kupiłem, ale wyglądają zarąbiście. Haha, 4 zł kosztowały i 4 zł przesyłka, to wcale nie jest dużo, tylko trzeba czekać 2 miesiące. Takich pewnie nigdzie nie założę, chyba że do jakiejś produkcji. No a największe pudełko miało w sobie coś takiego. Elastyczna klamra, która idzie o tutaj. A tu z drugiej strony mój tablet oczywiście się nie mieści. Oni nie tylko mają za małe koszulki, ale też za małe uchwyty na tablety. A pisało, że taki tablet wejdzie. Ja, kosztowało 15 zł. A przynajmniej wezmę sobie, wsadzę telefon wieczorkiem i będę mógł sobie oglądać jakiś film. No jak dla mnie spoko. Może być. Nie sądziłem, że składanie vloga mi tyle zajmie, bo mam jeszcze jedno spotkanie dzisiaj. I tak wylądowałem w Bonarce. Nie sam. Na 8 minut. Idealny deal. Idealny, życia. Pobyt w Bonarce nie był zbyt długi, ale są takie fajne miejsca, takie fajne uliczki, gdzie absolutnie nie ma żywych duszy na chodniku. I najlepsze jest to, że część z tych chodników jest zupełnie zaniedbana. Idziesz, jest chodnik, potem nagle nie ma chodnika, jest żwirek i znowu idziesz, jest chodnik. Uwielbiam się w takich miejscach gubić, bo nikogo nie spotykam na ulicy. Jakbym miał vlogi kręcić właśnie w ten sposób, to nie byłoby to dla mnie żadnym problemem, bo bym nikogo nie spotykał. Wciąż jestem zły na siebie, że nie umiem mówić, jak jest więcej osób dookoła mnie. Chociaż dzisiaj chyba nagrałem. Miałem posprzątać cały ten syf, jaki mam w pokoju, ale straciłem gdzieś godzinę na to, żeby się wytłumaczyć, że nie dałem pewnej dziewczynie moda za to, żebym pokazała cycki. Będą cycki, będzie pompa. Oprócz tego zostałem podciągnięty do rozwiązywania jakichś problemów, takich mocnych problemów. Ale dlaczego odpowiedzialność psychiczna miała lecieć na moją stronę? I nie dość, że straciłem tyle czasu na odpowiadanie, na rozmowy, na wytłumaczenie swojej strony. Zresztą ja myślę, że tą transkrypcję tego, co było pisane, po prostu przedstawię. Bo to nie ma sensu się tłumaczyć bez tego. Dość tego wkurzania się na dzisiaj i denerwowania. Nie posprzątałem, ale pokażę wam mój ulubiony przepis na dodatek do kanapki. Potrzebujemy do niego tylko trzech składników. Rozdrobnionego tuńczyka, twarożka o smaku rzodkiewki oraz czarnego pieprzu. Podlejcie najpierw nadmiar wody z tuńczyka z puszki i wsypcie go do miski. Następnie zróbcie to samo z twarożkiem. To jest przepis, na który wpadłem sam, kiedy raz podrąbałem od taty taki serek. I dodałem do niego przypadkiem tuńczyka, bo nie miałem nic innego do jedzenia w domu. Następnie dodajcie dużo czarnego pieprzu. Skończył się. Dodajcie pieprzu, a następnie dobrze wszystko wymieszajcie. Mi się co prawda pieprz skończył, czego nie zauważyłem, ale jak już są takie dni, gdzie coś idzie nie tak, to już potem leci ciąg zdarzeń. Jak widzicie, cała masa jest straszliwie wodnista, więc teraz trzeba całość odstawić do lodówki na noc, a jutro będzie śniadanie.
Tylko muszę dołożyć pieprzu. Prawda jest taka, że może być cokolwiek zamiast pieprzu, byleby ostrego. Dlatego, że taki serek, taki tuńczyk to jest taki smak, no, luźny. A pieprz dodaje wyrazistości. I tym pozytywnym jedzeniowym akcentem kończymy dzisiejszego vloga. Muszę bardziej być konsekwentny wobec siebie. Dla osób ciekawych tak brzmi rozstrojone ukulele. Dobranoc.